Jak się pani odniesie do zarzutów stawianych przez ojca dziewczynki, że pani się nie interesowała jak od urodzenia? Dopiero właśnie sprawa zaczęła się toczyć wtedy, kiedy dziecko było już przeszło operację? Nie, absolutnie. Ja mogę pokazać zdjęcia, że byłam przed operacją w szpitalu Sarusi, po operacji. Zawsze się moim dzieckiem interesowałam. Kupiłam, w momencie, kiedy Sarusia się urodziła, kupiłam dwuosobowy wózek bliźniaczy, jeden za drugim, żeby mogła, bo wtedy Samuelek miał roczek, żeby mogła dzieci wozić na spacerki. No dostałam przydział mieszkania do remontu. Chciałam dzieci już później po remoncie zabrać do siebie, bo niestety już pan Pogorzelski nie oddał mi Sary, tylko Samuelek. I się zawsze interesowałam swoimi dziećmi. I nigdy się nie wyrzekłam swojej Sary, jak to przekazał pan Pogorzelski, że ja się, jak on to powiedział, że ja wstydziłam się swojego dziecka, bo jest u niego niepełnosprawne. To jest absolutnie nieprawda. Po raz kolejny pani trafiła się na zamknięte drzwi. Jakie rozwiązanie pani widzi tej sytuacji? Co będzie dalej? Będę do skutku jeździła, aż odzyskam moją córeczkę, bo ja uważam, że Sarusia ma prawo mieć obojga rodziców, jak i mamę, tak i tatę. Nie było mnie w domu, bo ja nie będę narażał po prostu dziecko na taki stres, gdzie praktycznie mówiąc nie powinno być narażone. To jest przestępstwo po prostu normalnie. Dlaczego ja mam oddać dziecko, gdzie matka jest obcym dla mnie człowiekiem, nie? Mhm. No, tato nie widziała, nie interesowała się przez 3 lata losem dziecka, bo tylko i wyłącznie sporadycznie przyjeżdża tu tylko z policją. To co to za matka? Nie przyjechała do dziecka, tylko zawsze przyjeżdżała po dziecko. Mhm. Zawsze mówiła, przyjeżdżała po Sarę, nie do Sary, tylko po Sarę. Z policją to nie jest matka, to nie jest po prostu matka. Mimo zamiaru ukrywać się normalnie, mam normalnie żyć jak człowiek, a jeżeli ktoś zrobi przeciwko mojemu dziecku, to ja będę stawał w obronie mojego dziecka. Nie dam skrzywdzić moje dziecko. Policja nie ma prawa na siłę zabrać dziecka z domu. Nie ma prawa w ogóle bez pozwolenia wejść na posesję. Interpretacja poselska, którą posiadamy, która mówi, że policja nie ma prawa odbierać dzieci. Kurator ewentualnie, ale kuratora również nie musimy wpuścić do domu. Także nikt nie jest w stanie wyegzekwować postanowień sądu. Dlatego moim zdaniem powinny być nakładane mandaty karne, albo policja powinna kierować wnioski do sądu o odmianie kontaktu i zabezpieczeniu w inny sposób kontaktów. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodziców, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Ja nie rozumiem decyzji sądu, który napisał w uzasadnieniu i w postanowieniu, że dziecko powinno znaleźć się u matki. Zgodnie z artykułem 26 KC dziecko powinno zamieszkiwać z ojcem.